Coraz ciaśniej i coraz ciekawiej robi się w czołówce tabeli e-winner drugiej ligi. W dziewiątej kolejce nie zabrakło emocji i zaskakujących rozstrzygnięć, a wszystko co najważniejsze zobaczycie w naszym magazynie. Patrzymy na rozkład jazdy dziewiątej kolejki, którą zaczęliśmy już w piątek we Wrocławiu. Lider grał w sobotę w Puławach, a jednym z hitów tej kolejki było starcie Ruchu z Wigrami. Zaczynamy jednak od zaległości z siódmej kolejki. W planowym terminie nie doszło m.in. do derbów Krakowa, które w środowe popołudnie na stadionie Hutnika lepiej, bo od tej próby rozpoczęli goście. Ekipa z Suchych Stawów szuka natomiast pierwszego zwycięstwa w tym sezonie i to 25. minuta. Dośrodkowanie z lewej strony, a strzałem głową swoją pierwszą bramkę dla Hutnika zdobywa Jakub Wilczyński. Nie popisał się w tej sytuacji Dorian Frontczak, za to po drugiej stronie strzał Grzegorza Marszalika efektownie obronił Arkadiusz Leszczyński. Do przerwy więc na prowadzeniu Hutnik, chociaż to Garbarnia sprawia na boisku nieco lepsze wrażenie. W drugiej odsłonie obraz gry się nie zmienia, a to już 84. minuta. Akcja przypominająca nieco bramkę Hutników, wycofanie z linii końcowej Michała Kleca, a silnym strzałem finalizuje to wszystko Wojciech Słomka. W krakowskich derbach już 1-1, ale na tym rozpędzona Garbarnia nie zamierza poprzestawać. Tu widzimy dokładną piłkę od Kaspra Dudy, ale w ostatniej chwili ratuje miejscowych wprowadzone na boisko w drugiej połowie Bartosz Tetych. Derby Krakowa kończą się więc wynikiem kompromisowym, który nie może satysfakcjonować w pełni żadnej z drużyn. Zaległości nadrabiano też w Siedlcach, gdzie Pogoń podejmowała rezerwy Lecha Poznań. Ten mecz fantastycznie rozpoczynają gospodarze. Przedziera się prawą stroną Miłosz Przybecki, a z bliska kończy jego akcję Maciej Górski. Od 9 minuty Pogoń prowadzi za sprawą 4. w sezonie gola Górskiego, a chwilę później gospodarze atakują raz jeszcze. Tym razem po dośrodkowaniu Wojciecha Trochima centymetrów zabrakło Przybeckiemu do podwyższenia wyniku. Pogoń od początku przeważa, choć bramkowa zaliczka do przerwy jest minimalna. W 54. minucie gospodarze mają natomiast rzut wolny. Zobaczmy, świetnym uderzeniem popisuje się Wojciech Trochim i w taki sposób podwaja prowadzenie Pogoni. Drugi cios zadany na początku drugiej połowy sprawia, że Lechowi będzie już bardzo ciężko, choć nie składają broni podopieczni Artura Węski. Po rzucie rożnym i błędzie bramkarza Maksymilian Pingot miał swoją szansę, ale trafił w poprzeczkę. W 70. minucie kolejna akcja gości z Poznania. Debiutujący w seniorskiej piłce Jakub Antczak w indywidualnej próbie, ale znów szczęście przy miejscowych. Bliski zdobycia gola kontaktowego w końcówce był też Jakub Malec, no ale nie potrafili w tym meczu wstrzelić się piłkarze Lecha. Tym samym kolejarz doznaje drugiej z rzędu porażki. A właściwą część tego magazynu zaczynamy na Dolnym Śląsku. Już w piątek meczem rezerw Śląska z KKS-em Kalisz zainaugurowaliśmy kolejkę numer 9. Początkowe fragmenty tego spotkania dość spokojne. W 18 minucie pierwsza groźniejsza szansa gospodarzy. Po rzucie rożnym strzela Szymon Michalski, no i sprawiło to uderzenie sporo problemów krakowiakowi. Teraz oglądamy natomiast szybką odpowiedź gości. Błąd defensywy Śląska i tylko poprzeczka ratuje gospodarzy po tym strzale Hiszpana Toniego Segury. Jak na razie bez goli przy Oporowskiej, ale z minuty na minutę robi się coraz ciekawiej. Tu widzimy jak Krocz wykładał piłkę Szmiglowi, ale nie trafił czysto ten drugi. W dodatku był tam jeszcze Mączyński. A teraz już minuta 33. W doskonałej sytuacji znalazł się Piotr Giel, no ale na swoją czwartą bramkę w tym sezonie napastnik gości będzie musiał jeszcze poczekać. Nie miał swojego dnia Giel. To początek drugiej połowy i kolejna zmarnowana szansa przez zespół z KKS-u. Żywy mecz we Wrocławiu, bo jedni i drudzy szukają swoich okazji do otwarcia wyniku. Oglądamy dwójkową akcję Bargiela z Młynarczykiem. Ten pierwszy uderzał z niełatwej pozycji i przeniósł piłkę nad poprzeczką. Coraz mniej czasu do końca, a w ostatnie minuty wchodzimy przy stanie 0-0. To 82. minuta i jeszcze jedna próba Śląska. Wprowadzony chwilę wcześniej Oliwier Wypart przedziera się środkiem i wykłada piłkę niepilnowanemu Bartoszowi Boruniowi, a ten drugi kończy wszystko we właściwy sposób. 1-0 dla gospodarzy, którzy są blisko zainkasowania 3 punktów. W końcówce KKS robił dużo, by zagrozić bramce Śląska, z czego podopieczni Krzysztofa Wałczka zdołali jeszcze skorzystać. Po szybkiej kontrze w 90. minucie swój indywidualny rajd finalizuje Szymon Krocz, pieczętując pierwsze od miesiąca zwycięstwo rezerw Śląska. Dla KKS-u to druga porażka z rzędu. Sobotnie zmagania rozpoczęliśmy w Bełchatowie, gdzie podrażnione środową porażką w Siedlcach rezerwy Lecha Poznań chciały poszukać rehabilitacji w starciu ze Spadkowiczem z Fortuna pierwszej ligi. Aktywnie zaczynają więc ten mecz przyjezdni. W pierwszym kwadransie swoją okazję miał Rocco Baturina, ale przeniósł piłkę nad bramką.
15 minucie aktywny Chorwat wyłożył z kolei futbolówkę Kliwcowi, który był już bliżej celu, trafił w słupek, a po chwili dobitka Marchwińskiego nie trafiła do bramki. Mieli czego żałować goście, a kolejne okazje oglądaliśmy dopiero po zmianie stron. W 50 minucie po błędzie gości doskonałą okazję miał Adrian Bielka, ale spudłował w tej sytuacji młodzieżowiec. W Bełchatowie wciąż bez goli, choć nikt tutaj nie zamierza zadowalać się remisem. 120 sekund później centra w pole karne GKS-u, złe wyjście Komara, z czego korzysta ostatecznie Siergiej Kliwiec. Jest więc 1-0 dla rezerw Lecha, które mogły jeszcze w kolejnych minutach to prowadzenie podwyższyć. Aktywny po wejściu był Filip Wilak. Najpierw jego strzał został zablokowany, a następnie bardzo dobrą paradą po jego uderzeniu popisał się Kevin Komar. Ostatnie słowo w tym meczu mogło natomiast należeć do gospodarzy. Po centrze z rzutu wolnego futbolówka spadła na nogę Łukasza Wrońskiego, ale jego strzał był niecelny. Nie trafił Wroński, więc punkty z Bełchatowa jadą w komplecie do Wronek. Teraz sprawdzamy natomiast, jak spisał się lider, przed którym niełatwy wyjazd do Puław. Starcie z Beniaminkiem rozpoczęło się dla Stali w sposób najgorszy z możliwych. W pozornie niegroźnej sytuacji prosty błąd przydarzył się Wiktorowi Kaczorowskiemu, a błyskawicznie korzysta z tego Adrian Paluchowski. Kuriozalna sytuacja już na początku tego spotkania i Stal jest w opałach. Goście musieli rzucić się do ataków, a w pierwszej połowie najbliżej do prowadzenia do remisu był Damian Michalik, ale na wysokości zadania stanął tu Piotr Owczarzak, który kilka minut wcześniej zmienił Pawła Sochę. Przed przerwą Kaczorowskiego potężnym strzałem sprawdził jeszcze Kubań, tym razem już na wysokości zadania stanął golkiper Stali. To już fragmenty drugiej połowy, która dla gości z Rzeszowa zaczęła się równie nieudanie co pierwsza. W 54 minucie za drugą żółtą kartkę z boiska wyrzucony został Krzysztof Danielewicz, a lider, oprócz tego, że przegrywa, musi odrabiać straty w dziesiątkę. Mimo gry o jednego mniej, Stal nadal próbuje atakować. Patrzymy na tę sytuację, w której arbiter dopatrzył się faulu w polu karnym. Do jedenastki podchodzi Piotr Głowacki i pewnym strzałem doprowadza do remisu. 1-1, choć wciąż na korzyść Wisły przemawia gra o jednego więcej. Na kwadrans przed końcem dobra szansa nadarzyła się po rzucie rożnym, ale dobrze między słupkami również Kaczorowski. Gospodarze jednak nie rezygnują z poszukiwania gola. W tej sytuacji blokowany Banach po chwili odgrywa do Adriana Paluchowskiego, a ten precyzyjnym uderzeniem pakuje piłkę do siatki. Dublet napastnika Wisły i ponownie to Beniaminek jest na prowadzeniu. Na tym jednak nie koniec strzelania w Puławach. 180 sekund później kolejna kontra gospodarzy. W roli głównej znów Dominik Banach, który tym razem sam wpisuje się na listę strzelców. Prowadzony z ławki Banach notuje asystę oraz bramkę, a Wisła pokonuje lidera z Rzeszowa 3-1. Stal po raz pierwszy zaznaje więc goryczy porażki. Do Pruszkowa zawitał Sokół Ostruda, który cały czas czeka nie tylko na pierwsze punkty, ale i na pierwsze gole. Mecz zaczyna się jednak po myśli piłkarzy z Nicza. Patrzymy na akcję prawą stroną, po której na listę strzelców wpisuje się Japończyk Shuma Nagamatsu. Już w czwartej minucie Znicz obejmuje więc prowadzenie, na co goście odpowiadają tą akcją. Jan Flak zagrywa do Sebastiana Rugowskiego, ale ze strzałem napastnika przyjezdnych radzi sobie bez problemów Piotr Misztal. W 39 minucie oglądamy z kolei rzut rożny dla gospodarzy. To środkowanie, które na bramkę precyzyjnym strzałem głową zamienia Jakub Ostrowski. Znicz na przerwę schodzi więc z dwubramkowym prowadzeniem, a to już fragmenty drugiej części. Po tym dośrodkowaniu gospodarze sami sprowadzili na siebie zagrożenie, ale poprzeczka uratowała piłkarzy Znicza. Miejscowi rewanżują się natomiast po kilku minutach. Do bezpańskiej futbolówki dopada Łukasz Hrnciar i efektownym wolejem daje Zniczowi trzecią bramkę. Odbita jeszcze w tej sytuacji piłka od Dymerskiego, więc zaskoczony Staniszewski nie miał wiele do powiedzenia. Mimo prowadzenia 3-0 gospodarzy, Sokół do końca dążył do zrealizowania choćby celu numer 2, a więc zdobycia premierowego gola w sezonie. W 83 minucie szybka kontra Ernesta Słupskiego, podanie do Patryka Skureckiego i to odważne wejście pomocnika przyniosło wreszcie upragnioną bramkę dla Sokoła Ostruda. Gol na 3-1, który przywrócił jeszcze w szeregach gości wiarę, że można powalczyć o więcej. Minutę po tym trafieniu w polu karnym pada Filip Michalski, a dla przyjezdnych będzie to szansa na złapanie kontaktu. Raz jeszcze Patryk Skurecki, dobry strzał i robi się już tylko 2-3 z perspektywy Sokoła. A to jeszcze nie koniec. W 90 minucie rozpędzony zespół gości rusza w poszukiwaniu trzeciego gola. Do środkowania Rugowskiego po zamieszaniu na strzał decyduje się Kamil Kurowski, ale blokuje niefortunnie jego interwencję kolega z zespołu Filip Michalski. Musieli się więc obejść smakiem podopieczni Jarosława Kotasa, którzy przegrali, ale wreszcie mają w Ostrudzie powody do optymizmu. W ostatnich tygodniach rozpędu nabiera natomiast Motor Lublin, który do spotkania z Garbarnią przystępował w roli zdecydowanego faworyta. Zespół z Krakowa pokazał jednak szybko, że nie zamierza się tylko bronić. Po tym błędzie defensorów bliski szczęścia był Bartłomiej Korbecki. Gospodarze błyskawicznie jednak odpowiadają. To 11 minuta i dośrodkowanie z rzutu wolnego Moskwika, które zamienia na bramkę Wojciech Błyszko.
Podopieczni Marka Saganowskiego obejmują prowadzenie, a potem próbują pójść za ciosem. W tej sytuacji o centymetry myli się Damian Sędzikowski. Po trudnym fragmencie Garbarnia zdołała się nieco otrząsnąć, ale na kolejną okazję czekała do końcówki pierwszej połowy. Na szarżę środkiem boiska decyduje się Wojciech Słomka, ale jego strzał broni bramkarz Motoru Sebastian Madejski. Do przerwy więc w Lublinie 1-0, a drugą część zaczynamy od kolejnej okazji pod bramką miejscowych. Tym razem próbuje Bartłomiej Korbecki, ale czujnie na posterunku Madejski. W 59 minucie jesteśmy natomiast w polu karnym Garbarni, gdzie arbiter dopatruje się faulu. Szansę na kolejną w tym sezonie bramkę będzie mieć Michał Fidziukiewicz i nie ma on litości dla swoich byłych kolegów z zespołu. Fidziukiewicz trafia po raz 12 w sezonie i podwyższa prowadzenie gospodarzy. Próbuje jeszcze podłączyć się pod ten mecz Garbarnia. Po błędzie Najemskiego przed szansą staje Michał Felix, ale goście nie wykorzystują swojej okazji, a defensor Motoru naprawia swój błąd. W końcówce spotkania za to przewinienie drugą żółtą kartkę ogląda Daniel Morys i Garbarnia ten mecz kończy w osłabieniu, a Motor w 90 minucie stawia jeszcze kropkę nad i. Dośrodkowanie z prawej strony zamyka celną główką Maciej Firlej, także kibice w Lublinie mają coraz większe powody do radości. Motor wygrywa 3-0 i notuje czwarty z rzędu mecz na 0 z tyłu. Z Lublina przenosimy się do Chorzowa, gdzie Ruch grał z Wiglami Suwałki. To wyjątkowy mecz dla szkoleniowca gości Dawida Szulczka, który właśnie w Chorzowie zaczynał swoją piłkarską przygodę, no ale na boisku nie mogło być sentymentów. Widzimy, jak swoją okazję miał Mariusz Rybicki, z kolei niebiescy na swoje szanse musieli się trochę naczekać. Pół godziny gry za nami, na lewej stronie uaktywnia się Przemysław Szkatuła, ale Michał Mokrzycki myli się przy tym strzale. Bez goli do przerwy, natomiast to już druga odsłona tego meczu. Po trójkowej akcji wbiega w pole karne wprowadzony przed kilkoma minutami Filip Żagiel, ale fantastycznie przy tej próbie zachowuje się bramkarz Wigier Hieronim Zoch. Powoli zaznacza się jednak boiskowa przewaga Ruchu, który szuka kolejnych okazji. Widzimy to dośrodkowanie z rzutu rożnego, po którym nieznacznie pomylił się Konrad Kasolik. To natomiast 68 minuta, gdy na prawej stronie pokazuje się niepilnowany Tomasz Wójtowicz. Młodzieżowiec w składzie Ruchu zachowuje spokój w polu karnym, ale do pełni szczęścia zabrakło mu dosłownie centymetrów. Niebiescy mają w tym meczu przewagę, ale brakuje w ich grze konkretów. To już doliczony czas spotkania przy ulicy Cichej, jedna z ostatnich szans dla Ruchu. Z własnej połowy rusza Michał Mokrzycki, który ucieka trzem rywalom, wykłada piłkę Filipowi Żaglowi, ten decyduje się na strzał i pokonuje w taki sposób bramkarza Wigier. Hieronim Zoch do ostatniej chwili próbował naprawić jeszcze swój błąd, ale w takich okolicznościach pada gol, który rozstrzyga ten mecz na korzyść Ruchu. Ogromna radość przy Cichej, gdzie chorzowianie cieszą się z 6. zwycięstwa w sezonie. Teraz starcie dwóch pogoni. W Siercach gospodarze mierzyli się z Beniaminkiem z Grodziska Mazowieckiego i ciężko było przed tym meczem wskazać jednoznacznie faworyta. Od początku do ofensywy ruszyli piłkarze gospodarzy, ale z tych opresji podopieczni Krzysztofa Chrobaka wychodzili obronną ręką. Pogoń z Grodziska Mazowieckiego ze swoim atakiem rusza w minucie 14. Akcja lewą stroną i dośrodkowanie Michała Wrzesińskiego. Bramkarza gospodarzy próbuje pokonać Gianfranco Sarmiento, potem jeszcze Piotr Owczarek, ale te próby nie znajdują drogi do bramki. To z kolei 37 minuta spotkania. Akcja gości prawą stroną, po której piłka raz jeszcze dociera do aktywnego Sarmiento. Kolumbijczyk do Michała Wrzesińskiego, a ten mimo asysty umieszcza piłkę w siatce. 1-0 dla gości, no a Sarmiento niedługo potem w poszukiwaniu drugiej w tym meczu asysty. Tym razem obsłużył podaniem Wojciecha Kalinowskiego, któremu pozostało tylko dopełnić formalności. Wydaje się, że gospodarze tego meczu są na łopatkach, no ale w doliczonym czasie pierwszej połowy próbują się jeszcze odgryźć. Miłosz Przybecki decyduje się w tej sytuacji na strzał i po tym efektownym uderzeniu Pogoń Siedlce łapie kontakt. Do szatni więc w nieco lepszych nastrojach po tej bramce schodzą miejscowi, którzy po zmianie stron szukają wyrównania. W 55 minucie wpada w pole karne Bartosz Rymek, jednak ten strzał skutecznie zatrzymuje bramkarz. Mecz trzyma w napięciu, bo piłkarze z Siedlec wciąż dążą do zmiany wyniku. Teraz do akcji podłącza się Krystian Miś, ale w sporym zamieszaniu podbramkowym sposobu na defensywę rywala nie potrafi znaleźć ani Marcin Kozłowski, ani też jego koledzy. To jeszcze 89 minuta, gdy w konsekwencji drugiej żółtej kartki boisko musiał opuścić Michał Zimmer. Siedlczanie będą więc kończyć z przewagą jednego zawodnika i powalczą jeszcze o wyrównanie. Widzimy, jak próbuje uderzać Franciszek Wróblewski, ale w tej sytuacji szczęście było po stronie gości. Pogoń Grodzisk Mazowiecki wywozi więc Siedlec 3 punkty. Ciekawie zapowiadał się też mecz Raduni Stężyca z Olimpią Elbląg. Obie drużyny walczą o czołowe lokaty, a niedzielny pojedynek był zarówno dla jednych, jak i dla drugich ważnym sprawdzianem. Mecz od mocnego akcentu rozpoczynają gospodarze. Już w drugiej minucie dośrodkowanie Lizakowskiego, które efektowną główką kończy Michał Miller, a więc były gracz Olimpii.
Z dużym impetem rozpoczynają więc piłkarze Beniaminka i taką grę kontynuują w kolejnych fragmentach. Po błędzie defensorów Olimpii uderza Janusz Turdykowski, ale piłka mija światło bramki. Do przerwy na tablicy wyników 1-0, a po zmianie stron dalszy ciąg przewagi i gospodarzy. Widzimy rzut rożny, po którym bliski zdobycia bramki był Rafał Kosznik, ale dobrze między słupkami Paweł Rutkowski, zastępujący tego dnia kontuzjowanego Andrzeja Witana. To natomiast 50. minuta, gdy po tym zagraniu ręką sędzia wskazał na 11 metr. Przed doskonałą szansą na podwyższenie wyniku stanął Wojciech Łuczak i nie zmarnował tej okazji. 2-0 dla Raduni, która ma w tym meczu apetyt na więcej. Po składnej akcji przed szansą stanął Paweł Wojowski, ale nieznacznie się pomylił. Wciąż jest więc 2-0, jednak gospodarze nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W 89. minucie bardzo dobrze w środku pola Jakub Witek, który otworzył drogę do bramki Dawidowi Retlewskiemu. 29-latek nie miał problemów z umieszczeniem piłki w siatce i postawił kropkę nad i w starciu z Olimpią Elbląg. Goście tego dnia bez wielu argumentów nie byli w stanie zdobyć nawet gola honorowego. Tym samym Radunia dogania Olimpię w ligowej tabeli. Na koniec suche stawy, gdzie Hutnik Kraków celował w pierwsze zwycięstwo w sezonie. Poprzeczka zawieszona jednak bardzo wysoko, bo rywalem w niedzielę była Chojniczanka, która od początku zaatakowała. Widzimy, jak Artur Pląskowski postraszył defensywę Hutnika, no ale gospodarze odpowiadają w 12 minucie. Indywidualna akcja Hafeza, po której groźnie uderzał Michał Kitliński, na posterunku Kamil Broda. To natomiast kolejna próba gości. Długo rozgrywają akcję podopieczni Tomasza Kafarskiego. Pląskowski wykłada piłkę Mikołajczakowi, a ten trafia w słupek. Szczęście jest teraz przy gospodarzach, a my jesteśmy już w końcowych fragmentach pierwszej części. Kamil Mazek dobrze z piłką przy nodze, zagranie do Mateusza Klichowicza, ale brawa w tej sytuacji należą się Arkadiuszowi Leszczyńskiemu. Do przerwy więc bezbramkowy remis, a w drugą połowę lepiej wchodzi Hutnik. W 57. minucie lewą stroną ucieka Piotr Zmorzyński, wreszcie wykłada piłkę Jakubowi Wilczyńskiemu i niespodziewanie to gospodarze strzelają w tym meczu pierwszego gola. Pachnie więc niespodzianką na suchych stawach, gdzie uskrzydlony Hutnik atakuje dalej. Po sprytnie rozegranym rzucie rożnym strzelał wreszcie Michał Kitliński, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. Nadal więc 1-0 i do końca może tu być ciekawie. Na zegarze już 88. minuta. Chojniczanka atakuje lewą stroną. Mikołajczyk zagrywa pod bramkę Leszczyńskiego, ale doskonałej okazji nie wykorzystuje Adrian Rakowski. Ratuje w tej sytuacji zespół Hutnika Piotr Zmorzyński, a po końcowym gwizdku na suchych stawach duża radość. Hutnik wygrywa tym samym po raz pierwszy w sezonie. Podsumujmy zatem rezultaty z 9. kolejki, która była udana dla Beniaminków. Swoje mecze wygrały Wisła, Ruch, Radunia i Pogoń. W końcu przełamał się też Hutnik, natomiast tempa nie zwalnia wciąż motor. W tabeli mimo porażki wciąż na szczycie Stal Rzeszów, ale już tylko punkt przed Ruchem Chorzów. Na trzecim miejscu motor, w strefie barażowej ponadto Chojniczanka, Radunia oraz Olimpia. W dole tabeli kolejne przetasowania. Na ten moment pod kreską są Garbarnia, GKS Bełchatów, Hutnik oraz wciąż zerowym dorobkiem Sokół. Nie zatrzymuje się w tym sezonie Michał Fidziukiewicz, który w meczu z Garbarnią dołożył gola numer 12. Na drugim miejscu po dublecie w meczu ze Stalą Adrian Paluchowski. Przed nami natomiast 10. kolejka, ale zanim ona, w tygodniu emocje związane z Fortuna Pucharem Polski. Tam też znajdzie się coś dla drugoligowych kibiców. We wtorek pokażemy na naszym kanale na żywo mecz KKS-u Kalisz z Pogonią Szczecin, a w środę będziemy w Rzeszowie na spotkaniu Stali z Rakowem Częstochowa. To będzie więc ciekawy tydzień na kanale Łączy Nas Piłka TV, także już dziś zapraszamy na nasze transmisje i magazyny. Do usłyszenia w kolejnych dniach.